Armia Poznań nie brała istotnego udziału w walkach na początku września. Jednak z powodu wycofywania się sąsiadujących z nią armii Pomorze i Łódź została również do tego zmuszona. Zwłaszcza sytuacja armii Łódź była bardzo trudna. Poniosła ona znaczne straty, była okrążona przez szybko prące do przodu niemieckie dywizje pancerne, a na dodatek opuścił ją generał Rummel. Przed całkowitą katastrofą uratował ją generał Thome, który zdołał zebrać i uformować istniejące jeszcze oddziały. W tyle o 2-3 dni marszu pozostawały jednak armie Poznań i Pomorze. Dowództwo nad nimi objął generał Kutrzeba, wycofując je zgodnie z rozkazem w stronę Warszawy, pomiędzy rzekami Wisłą i Bzurą. Na południe od Bzury, równolegle z armiami polskimi, przemieszczały się niemieckie dywizje. Pewnym było, że obsadzą one wcześniej przeprawy na Dolnej Bzurze, odcinając jednostki polskie od stolicy. Należało więc zaatakować wroga, ale tam, gdzie się tego nie spodziewał. Dywizje armii Poznań uderzyły w kierunku Ozorkowa, Strykowa i Głowna, spychając Niemców o 20 km. Następnym celem był atak w kierunku wschodnim, który jednak nie doszedł do skutku, gdyż armia Łódź wycofała się do Modlina. Atak armii Pomorze na Łowicz i Skierniewice został przerwany przez generała Bołtusia w obawie przed 4. Dywizją Pancerną operującą w okolicach Sochaczewa. Ponosząc ciężkie straty, oddziały polskie zostały wycofane na północny brzeg Bzury. Niemcy po osiągnięciu posiłków przejęli inicjatywę i rozpoczęli koncentryczny atak. Do Warszawy zdołały się przebić tylko nieliczne oddziały z armii Poznań i Pomorze. Polacy popełnili wiele błędów podczas bitwy, najpoważniejszym z nich był brak współdziałania pomiędzy armiami. Użycie wszystkich możliwych do zaangażowania sił nie zapewniłoby Polsce zwycięstwa, ale znacznie pomieszałoby szyki Niemcom. Dowództwo niemieckie popełniło jeden błąd. Nie osłoniło należycie swoich skrzydeł i niewiele brakowało, by 8. Armia miała na swoich tyłach polskie oddziały. Dowodzący nią generał Blaskowitz, jako jedyny z dowódców armii, nie dostał awansu do stopnia marszałka po kampanii wrześniowej.